Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile. Dzisiaj otworzymy sobie, mam nadzieję, coś fajnego. Może coś wpadnie. Lunar, nowy evencik, ale zanim przejdziemy do tego eventu, wejdźmy sobie jeszcze w toty. No i odebrałem sobie wczoraj zawodnika, którego chciałem mieć, więc przechodzimy tutaj sobie w pomocników. No i tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, odebrałem sobie De Jonga i w sumie robi mi się skład z Barcelony, ale dobra, niech będzie. No i oczywiście odebrałem sobie też przy okazji tutaj Hazarda. Jego raczej sprzedam, nie przyda mi się. Mam inne ustawienie, zobaczymy jeszcze co z nim zrobię, ale raczej go sprzedam. No i dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do nowego eventu, który już jest jeszcze przez 13 dni. Więc wchodzimy i sobie najpierw tutaj zakręcimy kołem. Oczywiście chodzi o Zodiak. Więc zobaczymy, czy coś ciekawego mi się trafi. Mamy tutaj 3 strzały, tak na razie. Jest Milik, jest Manuel Neuer i Mesut Özil. No, fajni panowie tutaj. Któryś z tych trzech, chciałbym trafić, nie powiem, że nie. Więc zobaczymy, jakie będę miał szczęście i polujemy, kręcimy i bum, strzelamy. No tak, jeszcze trzeba tutaj. Dobra, no i zobaczmy, pierwszy strzał, czy będę miał szczęście i coś fajnego mi wpadnie, czy nie. I bum, i co my tutaj mamy? I... okej. 83. Czemu mnie to nie dziwi? No ja tutaj szczęścia w paczkach nie mam, ale jeszcze 2 strzały, więc zobaczymy. Pojawiła mi się tutaj nowa ikonka, końcy 250 tysięcy, ale ja mi tutaj najbardziej zależy, żeby trafić Manuela Neuera. Czemu by nie? Więc drugi strzał i co my tutaj mamy? Możecie napisać w komentarzu, co wam się trafiło, a mi się trafiło 250 tysięcy. Serio? No dobra, zobaczymy, co teraz nam się jeszcze tutaj odblokuje. Nie widzę, żeby mi się coś tu nowego odblokowało. Dobra, ostatni strzał i pewnie będzie znowu 250 tysięcy. Trzeba zakręcić tym kołem. Kręcimy. Sorry, że wam tam zakręciło, pewnie się wam w głowach. I dobra, bum, lecimy, 3. paczuszka. I co tutaj będzie? I lecimy. No nie wierzę. Serio? Ja nie chcę kasy. Myślałem, że jakiś zawodnik mi tu wyleci, jakiś fajny. No niestety, 3 strzały, moim zdaniem trochę lipa. Ale dobra, przejdźmy sobie jeszcze dalej tutaj do... gdzie ja to miałem wejść? Aha, przejdźmy sobie tutaj. W sensie, wyjdźmy stąd. No niestety nie mogę nagrywać na 2 kamerki, bo jak wiecie, nie mam je we Wrocławiu i nie mam tutaj możliwości. Co jest grane? No patrzcie, nie mogę z tego wyjść. Dobra, powoli Sebuś. Powoli, nie spieszymy się. I wejdźmy sobie w store i tutaj jeszcze możemy sobie coś odebrać i może tutaj coś fajnego wyleci. Gdzie to było? Tutaj. Dobra, mam 5 punktów, za 2 punkty mamy paczuszkę gwarantowany, tutaj mamy Lunar Items. No ale prawdopodobnie można trafić Mastera 90+, bądź Elitkę 81+, i wiele innych fajnych rzeczy, więc zobaczymy. Może tu będę miał szczęście, więc otwieramy, no i zobaczymy, co tutaj mi się trafi. Jeżeli to otwieraliście, no to również napiszcie w komentarzu. Bum, i co my tutaj dostaniemy? No serio, co jest grane? 200 tysięcy. No naprawdę, ja pierdzielę. Dobra, jeszcze jeden strzał, no i może tam będzie szczęśliwy. I co tutaj Sebuś teraz dostanie? I uwaga, otwieramy, bum, i tutaj będzie znowu kasa. No nie, dostałem te czerwone koperty, ale jeszcze nie wszystko, jeszcze coś tutaj powinno być, tutaj dostałem 3 i jeszcze będzie, no to ładnie, to jeszcze będzie szansa, żeby jedną taką paczuszkę tutaj otworzyć, no dokładnie, więc zobaczmy, co dostanę teraz. I teraz będzie co? No dajcie jakiegoś mastera, ale bym się ucieszył. O, elegancko, 3 koperty. I otwieramy dalej.
O, pięknie, walczymy dalej, więc jeszcze mogę sobie otworzyć. No dobra, kolejna szansa, żeby coś tutaj ciekawego trafić. Dawać tego mastera, dawać. I co teraz będzie? Znowu będą koperty i nie, coś 200 tysięcy. Ale dobra, jest ok. 200 tysięcy wpadło. Zarobiłem trochę kopert. Więc zobaczmy, jak to jest sytuacja wygląda, ale ja te koperty chyba sobie zostawię na później, bo koperty mamy tutaj. No w sumie te Lucky Coinsy 400 by się przydało. Trafiłem tego zawodnika, jak widzicie, ale chyba sobie zostawię. Mam w sumie 6 kopert, więc zostawię sobie na jakiś inny odcinek i może coś innego tutaj ciekawego się pojawi, więc na razie zostawię. A jeżeli chodzi tutaj o wymianę te Lucky Shop, no to w sumie najbardziej by mi pasował ten oto jegomość do składu i jest to kolejny zawodnik z Barcelony. W sumie na niego potrzeba 2000, a ja mam ile? Gdzie to było? 840. 840, a tu? No w sumie to bym mógłbym sobie odebrać, ale jednak jeszcze nie, więc odbiorę sobie tu tego zawodnika. O, mamy tu jeszcze Ali, Chiellini, Handanowicz, Tevez nawet jest, no i tutaj Luis Figo, ale żeby odebrać Figo, no to raczej no, trzeba by było sobie odebrać tych 5 zawodników. Dobra, słuchajcie, znaczy tak mi się wydaje. Nie, no raczej tak. Dobra, taki troszeczkę króciutki odcinek, w sumie nawet nie wiem ile tam minut już wyszło. Dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Piszcie w komentarzu, jakie wam się tutaj ciekawe rzeczy trafiły. No a ja już zmykam, no bo jak wiecie, wzywają mnie obowiązki i postaram się nagrać wam. No, może jeszcze w tym tygodniu jakiś filmik z moim synkiem Kubusiem. Także pozdrawiam, miłego dnia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.